Witam się z wami bardzo serdecznie u mnie na kanale w recenzji, bardzo dawno jakoś tak żadnych recenzji nie nagrywałam, ale dosłownie przed chwilą skończyłam trzeci tom z serii z krwi i popiołu, czyli koronę ze złoconych kości i tak się składa, że dwa poprzednie tomy właśnie recenzowałam w takiej formie, właśnie w formie filmiku, więc stwierdziłam, że Podtrzymamy te tradycje, i właśnie też na temat korony ze złoconych kości tutaj usiądę i trochę do Was porozmawiam. To jest trzeci tom serii, która była dla mnie trochę taką serią, o której nie wiedziałam co myśleć. Z jednej strony całkiem dobrze czytało mi się te książki, ale gdzieś tam widziałam dużo niedociągnięć, więc czekałam właśnie na ten trzeci tom, żeby przekonać się, co się tutaj wydarzy i czy, czy się przekonam, czy może nie. I od razu na wstępie tej recenzji powiem, że to jest moim zdaniem najsłabszy tom, jaki czytałam do tej pory. Jeżeli chodzi o fabułę, to tutaj jesteśmy w takim momencie, gdzie nasza główna bohaterka popi dowiaduje się, że płynie w niej krew bogów, i z tej okazji przysługuje jej korona więc no, właśnie tytułowa Korona z złoconych Kości no i ma ta nasza popi zostać królową. I nadal wątki poszukiwania brata Castella i brata Poppy tutaj grają, grają rolę i one tutaj dochodzą na, na pierwszy plan. I generalnie, kiedy ja tę książkę zaczęłam, przez około pierwsze 100 stron, byłam bardzo pozytywnie nastawiona i pozytywnie zaskoczona, bo na samym początku tej książki dzieje się bardzo dużo. Zostajemy wrzuceni w taką wartką akcję, i mnie to naprawdę zaangażowało, więc byłam naprawdę, naprawdę dobrze nastawiona po tych stu stronach. I też w pewnym momencie nasi główni bohaterowie, czyli Popi i Kastel, zostają rozdzieleni, i ja byłam na to dosyć podekscytowana bo generalnie ten ich związek to nie jest mój ulubiony wątek romantyczny. Więcej o tym później, ale na razie chciałam powiedzieć o tym, że właśnie popi tutaj znajduje się w tarapatach i no generalnie sytuacja jest dosyć dramatyczna. Wiecie, to jest jakaś 70. strona, więc ja już byłam dosyć zaintrygowana, gdzie pójdziemy z tym dalej. I jak ona sobie z tym poradzi. No i niestety, tutaj mini spoiler, ale to się dosłownie dzieje na samym początku. Jej mąż i jego tam ludzie przyjeżdżają i ją po prostu ratują. Co było dla mnie dużym zawodem, bo jednak jest kreowana na taką bohaterkę bardzo taką feministyczną. Ona bardzo chce pokazać, że jest kobietą, ale jest silna. I tutaj bardzo tego zabrakło, bo naprawdę mieliśmy potencjał na to, żeby ona jakoś tutaj dała sobie sama radę w tej sytuacji. Szczególnie, że ona jest strasznie potężną postacią. To, jakie ona rzeczy tutaj potrafi robić. To naprawdę aż przykro, że mieliśmy taką typową, wiecie, takie typowe ratowanie damy z opresji, gdzie ona tutaj na spokojnie mogła jakoś samodzielnie temu zaradzić. No i właśnie od tego momentu ta książka bardzo spada, i ta tendencja spadkowa utrzymuje się przez jakieś kolejne 300 stron. I te 300 stron, moim zdaniem, były naprawdę bardzo, bardzo słabe. Dosłownie nic się tutaj nie dzieje. Bohaterowie tylko rozmawiają ze sobą, ale nawet nie o jakichś istotnych rzeczach. No i to wszystko mamy przeplatane scenami erotycznymi. Jak widzicie, mam tutaj znaczniki, i te znaczniki to są sceny erotyczne, bo w momencie, kiedy tutaj, na samym początku, mieliśmy dosłownie dwie sceny erotyczne na przestrzeni 10 stron, to ja stwierdziłam, że muszę to zaznaczać i przekonać się, ile tego jest i czy tylko tak mi się wydaje, że, że, że jest tego tak dużo, czy, czy faktycznie tak jest. No i mamy, słuchajcie, 8 scen na 600 stron książki, no, z czego lwia, ich część właśnie się wydarza na przestrzeni tych 300 stron, kiedy naprawdę nic poza tymi scenami erotycznymi się nie dzieje. I ja mam wrażenie, że ta książka jest tak długa właśnie po to, żeby tyle tych scen się zmieściło. I co mnie najbardziej w nich irytowało, bo ja nie mówię, że sceny erotyczne w książkach są jakby złe w każdej możliwej postaci, w każdym możliwym przypadku, no bo nie. Ale co mnie najbardziej w tych scenach irytowało, to to, że one były tak z czapy. Wiecie, jest sobie jakaś akcja, coś się dzieje. Nagle mamy trzy strony po prostu seksu, zupełnie wyjęte znikąd, zupełnie. Nic nam nie zapowiadało tego, że to się wydarzy, i z powrotem wpadamy w jakąś, nie wiem, dyskusję, tak. I no mnie to wybijało, i uważam, że nie było to potrzebne w tak dużym natężeniu. I te sceny nawet nie są jakoś źle napisane, one są jakby całkiem okej, okay, tylko po prostu ta, to, to, to natężenie sprawia, że ja już po prostu, yy, wiecie, przy. Piątej scenie, to już nie mogłam tego czytać i po prostu sobie to kartkowałam, bo to było, wiecie, w kółko to samo i ja już miałam po prostu przesyt. Jeszcze chciałam parę chwil w tej recenzji poświęcić na w ogóle ten związek Popi Castella, bo ja od samego właściwie początku bardzo nie mogłam uwierzyć w ten związek i tutaj wychodzi to jeszcze szczególnie właśnie. W taki sposób, że ja mam wrażenie, że ten ich związek jest oparty tylko i wyłącznie na cielesności, bo to jest jedyne, o czym oni rozmawiają. Oni albo rozmawiają o polityce i rozmawiają jakby o takich rzeczach praktycznych, albo rozmawiają o tym, jak bardzo mają na siebie ochotę, więc jakby no, nic innego tutaj się pomiędzy nimi nie wydarza. Oni dosłownie mają jakieś po prostu. Ułamki scen, gdzie dowiadują się o sobie czegoś faktycznie, tak? kiedy mają jakieś faktycznie takie prywatne od serca rozmowy, a pozostałą część książki, no to po prostu albo uprawiają seks, albo rozmawiają o seksie, albo rozmawiają o tym, jak bardzo chcą uprawiać seks, i naprawdę nie ma tutaj żadnych innych interakcji między nimi, i przez to ja nie wierzę w ten związek. I przez to też ja nie wierzę w dużą część tej książki, bo jednak ona się w dużej mierze na tym związku opiera. No ale gdzieś tak około na czterysetnej stronie e, zaczyna się to trochę gdzieś tam obracać, bo e, znowu zaczynają się dziać rzeczy. I moim zdaniem, gdyby wyciąć te po prostu strony od strony setnej do czterysetnej, to dokładnie fabularnie nic by się nie zmieniło, i ta książka byłaby o połowę krótsza i byłaby o połowę mniej męcząca, bo no ona jest długa i ja czytałam ją dosyć szybko, bo jednak y, byłam dosyć jakby zaangażowana w to, żeby ją skończyć, ale no, jednak y, dłużyły mi się. Mi się właśnie ten, ten środek mi się dłużył, więc gdyby po prostu nie było tego środka, to, to byłoby 100 razy lepiej. No i tam już zaczyna się coś dziać. Ja oczywiście nie będę wam mówiła, co się zaczyna dziać, ale naprawdę te ostatnie 200 stron było bardzo w porządku i to było taka całkiem w porządku, w porządku, fantastyka. Ja nadal tutaj w tej serii mam. Problem ze zrozumieniem pewnych mechanizmów, pewnych rzeczy właśnie w tym świecie. I wiem, że nie jestem odosobniona w tej opinii, że ta seria bardzo kiepsko tłumaczy świat przedstawiony i czytelnik bardzo wiele się musi domyślać, co no jednak no nie działa na korzyść tej książki. Ja w bardzo wielu postaci. W ogóle nie kojarzyłam. Bardzo wiele tych wątków było dla mnie niezrozumiałych. No i, i gdzieś tam ciągnie się za tą serią to, że w pierwszej części nikt mi po prostu pewnych rzeczy nie wytłumaczył, nikt mi nie wytłumaczył kto jest kim i na przykład różnica pomiędzy bóstwem i Bogiem. No, ja nie pamiętam, żeby ona była tutaj y, tłumaczona jakkolwiek, i ja dopiero na koniec tej książki zrozumiałam o co chodzi. A wiecie, przez y, jakieś trzy, czwarte jej y, ten wątek bóstwa i Boga się w niej pojawia. No więc trochę kiepsko. I też y, no, po tej y, pierwszej części gdzieś tam myślałam, że może to jest, wiecie, mój problem, bo po prostu ja nie czytałam tego należycie uważnie. Ale po y, innych recenzjach, jakie przeczytałam, właśnie głównie tej pierwszej części, wiem, że wiele osób miało problem ze zrozumieniem świata przedstawionego, no więc jednak gdzieś tam myślę, że może być to wina, wina książki. Generalnie wydaje mi się, że wszystkie y, trzy tomy tej serii jak na razie mają to do siebie, że zakończenie jest. Najlepszym elementem tych książek. Tutaj też początek był bardzo dobry, ale generalnie ta końcówka jest taka dosyć, wiecie, pełna akcji, i ja tutaj nawet nie chodzi mi o to, że, że ta książka jest, jest wolna i dlatego ona mi się nie podoba, bo ja lubię wolne książki. I doskonałym przykładem tego jest Diatla Sykes, które skończyłam dosłownie kilka dni temu, i tam również mieliśmy taki. Mechanizm, że wszystko dzieje się bardzo powoli i na końcu mamy boom, ale jednak ta książka była ciekawa. A tutaj mnie naprawdę te rzeczy, które dzieją się w tej y, środkowej części nie interesowały. Nawet nie, że mnie nie interesowały. Po prostu tam się nie za bardzo działo nic oprócz, oprócz scen łóżkowych. I tak jeszcze powiem, że trochę mi jest szkoda kierana w całej tej serii, bo on jest naprawdę taką postacią całkiem przyjemną i, i, i ma taki przyjemny charakter, można by go naprawdę tutaj polubić, ale on ma tutaj bardzo mało do roboty. Jest takim typowym po prostu przyjacielem głównego bohatera, który jest. Po prostu jest, ale nic nie robi, nie ma nic do roboty w tej książce i, i szkoda, bo, bo w nim też jest, jest duży potencjał i gdzieś tam moglibyśmy trochę więcej tego kierana tutaj zobaczyć. I znowu mam, słuchajcie, dylemat, czy ja chcę tę serię kontynuować, bo. Gdzieś właśnie już w połowie tej książki sobie pomyślałam, że nie, to jest ostatni tom tej serii, jaki czytam. Nie będę się więcej skazywać na to, żeby czytać 300 stron o niczym, ale potem właśnie przyszło to zakończenie, które mnie zaintrygowało i które było naprawdę całkiem, całkiem fajne. No i nie wiem, pewnie mam jeszcze trochę czasu, bo to jest niedawna premiera, parę właśnie dni temu. Ta książka miała swoją premierę, więc. Jeszcze jest chwila na to, żebym się zastanowiła. Wy też możecie dać znać, czy bylibyście zainteresowani recenzją czwartej części, no bo jeżeli tak, to wtedy przeczytam i zrecenzuję. No i oczywiście dawajcie mi znać, czy wyczytaliście Koronę ze złoconych kości, czy zgadzacie się ze mną, czy wam się ta książka podobała, czy wam się nie podobała. A na ten moment ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!